Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie wraz z wójt gminy Stegna Ewą Domską z okazji Dnia Kobiet przygotowały niespodziankę dla wszystkich pań. Gwiazdą wieczoru był Iwan Komarenko. Imprezę rozpoczął występ zespołu wokalno-recytatorskiego Mierzeja, działającego przy Gminnej Bibliotece w Stegnie. Sala Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie, pomimo tego, że przewidziana jest na 250 osób, pękała w szwach. Takich tłumów już dawno tu nie było. Na zewnątrz zostało kilkadziesiąt osób, które ze względów bezpieczeństwa nie weszły już do środka. Publiczność tańczyła, bawiła się w rytm znanych przebojów Jej czarne oczy i Żono moja. Wspomnienia się zaznaczy ślad. Tak? Dlatego, że my tutaj dawno nie widzieliśmy już takich tłumów. Naprawdę? Dawno, bardzo dawno nie było takich tłumów, a sytuacja taka jak dzisiaj, że około setka ludzi stała na zewnątrz pod naprawdę? Drzwiami, dlatego, że ze względów bezpieczeństwa już tutaj się do środka nie zmieścili. To jest naprawdę imponujące. No to jest coś niesamowitego. No to jeszcze bardziej mnie jakoś tak, nie wiem, dodaje mi takiego czegoś pozytywnego i podwójnie, potrójnie się cieszę. Nazywa Dom na Wiślanym Brzegu i tą piosenkę chciałbym wam wszystkim tutaj po prostu zadedykować i zaśpiewać symbolicznie za to, że wspieraliście mnie i dzięki wam jestem tutaj tak naprawdę, prawda? W końcu swój znalazłem dom, szczególny własny cichy dom, gdzie gra muzyka i cudownie pachnie. Przyjaciół witać mi, marzenia znów na dalszy dni i wzrokiem patrzeć na Wiślany Piękny Brzeg.
wszystkim paniom, wszystkim dziewczynom, wszystkim panienkom, jeśli tak można, na różne sposoby. Kobietom, prawda, żonom, babciom, mamom. Najserdeczniejsze życzenia, najgorętsze życzenia w ogóle, żeby te życzenia się spełniały, aż do następnego dnia kobiet. O tak. Komarenki, przyjechaliście Państwo tutaj do Stegny? Dokładnie. Tak, specjalnie dla Iwana. Cel dla Iwana, przyjechaliśmy jutro planujemy koncert, jutro planujemy jechać na koncert do niego, do Zambrowia. Czyli rozumiem, że Państwo w ślad za artystą jeździcie po to, żeby towarzyszyć mu w koncertach? Dokładnie. Tak, jeździmy za nim. A jaka jest Pani ulubiony, jaki jest Pani ulubiony kawałek? Biała suknia. A Pana? Biała suknia. Też biała suknia. A jak to idzie, proszę powiedzieć? A mogę co innego zaśpiewać? Może pan co innego zaśpiewać. Złe kilometry dzielą nas. Lato umiera, jesieni czas. Wszyscy wszystkiego najlepszego! Bardzo fajnie było. Zainspirowała mnie ta... te występy pana tu i się cieszę bardzo, że tu jestem i że oglądałam. Dzień Kobiet się udał? Udał się Dzień Kobiet, aby tak było zawsze, co roku. To jeszcze nie ma. A tutaj? Sorry, ale to jest. Na kogo jeszcze płyta? Proszę się dalej, proszę tak. I to można tutaj dla kibli? Co to jest? Wymiana do dziecka. Co to jest dla mnie? Dla Kasi i dla Andrzeja. Możesz na chwilę panie. A bardzo świetnie, świetnie nam się udał. Jest pani na co dzień fanką Iwona Komarenki? Znaczy ogólnie nie, ale bardzo często słucham jego piosenek. Czyli dzisiaj ta magia tego, jak zaśpiewał, jak się zaprezentował, zadziałała? Oj tak, zadziałała. Bardzo, bardzo. Chyba było widać nawet, jak się bardzo ładnie bawiliśmy. Fajny pomysł z okazji tego uczczenia Dnia Kobiet? Oczywiście, że tak. Bardzo fajny, chociaż i bardzo długo na to czekałam. Pomysł był super. No. Jak się podobało? Super było! Genialnie. Tak specjalnie dla Iwana Komarenki?
No już byliśmy raz na koncercie w Kątach Rybackich, także super było, mamy pamiątkę, pałeczkę. Tak, było genialnie, pałeczka jest na honorowym miejscu, także jest bardzo genialnie. Uczestniczycie w innych koncertach też również? Tak, oczywiście, obowiązkowo. Dziękujemy bardzo. Tak czysta i
najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Kobiet i oczywiście najgorętsze pozdrowienia dla telewizji Żuławy-Mierzeje24.pl. Dziękuję. I oczywiście dla telewizji Malbork. Tak jest. TV Regionalna 24.pl. TV Malbork. TV Sztum. Żuławy i Mierzeja 24.pl. To my tu kręcimy.